Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Otóż wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem, jeden bowiem jest ojciec wasz, ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest tylko wasz mistrz Chrystus. Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Faryzeizm. Zastanawiam się tak, jak odnieść te słowa Ewangelii do dzisiejszego świata. To jest najważniejszą rzeczą. Popatrzeć wystarczy wokoło, posłuchać wiadomości, popatrzeć na postawy drugiego człowieka. Jest banalne. Bardzo łatwe, ale popatrz na siebie samego i zadaj sobie pytanie, czy rzeczywiście postępujesz tak, jak powinieneś postępować. Mówię do siebie teraz, Mojecki, czy rzeczywiście jesteś taki, jak cię ludzie widzą i jak o tobie mówią? Czy jest we mnie obłuda? Na pewno w każdym człowieku jest jej ziarno. Ale co zrobić, żeby tej obłudy się wyzbyć? Żeby nie stwarzać tego pozoru bycia kimś, kim się w rzeczywistości nie jest. Bardzo często można czytać i słyszeć o takim zdaniu, stań w prawdzie. Co to znaczy stanąć w prawdzie? Weź Pismo Święte do ręki, przeczytaj Ewangelię, i odpowiedz sobie,